Pani Kasiu, jesteśmy dzisiaj na Galicia Awards. Dostała Pani dzisiaj nominację, co mnie oczywiście nie dziwi, tak? Proszę mi powiedzieć, skąd Pani bierze siłę na to wszystko, na wszystkie swoje działania? Z wieku pewnie. No staram się, ale myślę, że troszkę to jest taki temperament, taki po mamusi. Tak całe życie? Tak. Geny, moja mama ma 90 lat i jest mistrzynią w takim ciekawym życiu. O, i ja się też staram żyć ciekawie, bo to ważne. A proszę mi powiedzieć, kobieta taka, no, She Awards, to kto to dla Pani jest, według Pani? Bo to, że Pani ją ewidentnie jest, ale jeśli chodzi o identyfikację z innymi kobietami, to jakie powinna mieć cechy? Ja myślę, że powinna być po pierwsze samodzielna, bo cudownie, kiedy możemy się oprzeć na męskim ramieniu, ale czasami jest to niemożliwe albo trudne. I warto jednak pamiętać o tym, że bez męskiego ramienia też jesteśmy dużo warte i też potrafimy bardzo wiele, potrafimy sobie dać radę. Cudownie, kiedy jesteśmy w przyjacielskim, takim fajnym związku, ale kiedy tego związku nie ma, to także damy radę, realizujemy swoje marzenia, realizujemy swoje przemyślenia, robimy to, co byśmy robiły także w innej sytuacji, więc to jest istotne. Kobieta samodzielna, kobieta dążąca do tego, żeby osiągnąć cel, który sobie wyznaczyła i która robi wszystko, co chciałaby robić ze względu na sytuację. A proszę mi powiedzieć, czy tak jak Pani obserwuje na przestrzeni lat, czy my jako kobiety wyszłyśmy nieco wyżej, jesteśmy silniejsze? Absolutnie. Ale czy mamy szansę iść dalej, czy dalej będziemy mimo wszystko, pomimo płci, trochę dyskwalifikowane? No może nie będzie tak jak w seksmisji, że przejmiemy wszystko, bo jednak mężczyźni są nam bardzo potrzebni. Natomiast myślę, że na pewno jeszcze dużo więcej zrobimy, bo jesteśmy dużo bardziej konsekwentne i dużo bardziej pracowite. Panowie cudowni są, ale czasami łapią lenia, no, a my nie. No tak, my musimy dawać radę. I w domu, dokładnie, i w pracy. Dokładnie. Dziękuję Pani Kasiu i jeszcze raz gratuluję dzisiejszej nagrody i mam nadzieję, że wszystko będzie pięknie. Będzie pięknie. Musi być. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.